Tu jest taki wielki ten wiatrak, jeżeli ci jest gorąco. Nie. Na razie jest dobrze. Jest dobrze. Bardzo słuchamy z ogromnym zainteresowaniem. Nareszcie ktoś słucha. Natalerska. Słynna Natalerska. Tancerka, choreografka, gwiazda warszawskich przedwojennych scen. Po wojnie natomiast szczególnie zasłynęła płomiennym wykonaniem tańców hiszpańskich. Poznałyśmy się, można powiedzieć, wirtualnie. W pracy nad choreografią Ostatnie Pa robiłam badania o przedwojennych tancerkach w Warszawie. Na premierze okazało się, że Natalerska, chociaż była gwiazdą przedwojennych scen, żyje, mieszka w Paryżu i miewa się znakomicie. Biografia Natalerskiej to opowieść długa i pasjonująca. Nata jest pierwszą znaną mi osobą, która przeżyła cały wiek. Urodziła się w 1920 roku w Lisyczańsku, niedaleko Doniecka, jako córka Soni Heifetz i Stanisława Lejzerowicza. Podczas I wojny światowej Lejzerowiczowie wraz z malutką Natą uciekają na zachód. Osiedlają się w Łodzi. Tam Nata bierze pierwsze lekcje tańca. Ale to dopiero w Warszawie, kiedy Nata zaczyna występować, pokazywać swoje koncerty solowe już jako Natalerska. Akompaniuje jej do tego mama, Sonia, pianistka. Występują razem przez całe życie. Wspólne uprawianie sztuki było u Heifetzów tradycją rodzinną. Benar Heifetz, brat mamy Soni, udał się na zachód i osiedlił się w Stanach Zjednoczonych, gdzie utworzył Alla Baneri Trio, z którym koncertował przez całe lata. Natomiast Jascha Heifetz, dalszy kuzyn, wirtuoz gry na skrzypcach, został w Ameryce, okrzyknięty wręcz jej wielkim reformatorem. Przed wojną uczy się w Instytucie Emila Dalcroza Janiny Mieczyńskiej. Tam właśnie jej ulubionymi profesorami są Ruth Sorel oraz Georg Grocke, tancerze modnego wówczas tańca ekspresyjnego. Nata jest bardzo utalentowana i jeszcze jako nastolatka ma swoją premierę. Najpierw w Teatrze Polskim, potem w Teatrze Wielkim. Debiutuje solową pracą pod tytułem Dziewczynka z zapałkami. To był mój pierwszy w ogóle taniec. Ale miałam pomysł, bo to był, wiesz, taki popis dzieci w szkole. To było w Łodzi. Ja najpierw sobie wymyśliłam, że ja przed kurtyną pokażę jedną rękę zmarzniętą, taką, i później drugą rękę. I kurzyna się otworzy i ja będę tańczyła te tańce. Jak na 7-letnią czy 8-letnią dziewczynkę, to jest pomysł. Dziewczynka z zapałkami kwalifikuje się na międzynarodowy konkurs tańca w Brukseli w 1939 roku. Nata włącza do repertuaru także taniec cygański, którego nauczyła się w cygańskim taborze. I wygrywa złoty medal. O tym wielkim sukcesie pisze nawet warszawski Kurier Poranny. Z tą dziewczyną cygańską poszłam, pamiętam,
z mamą, ja wszędzie chodziłem z mamą, do teatru na występ cyganów. Więc ja strasznie lubiłam wszystko, co cygańskie, co takie egzotyczne. Mnie się to strasznie podobało. Ja zobaczyłam te cygańskie tańce. Co robił, to już nie Moisiejew, tylko jakiś cygan. To poleciałam do tego do tej cyganki, bo to była kobieta. I powiedziałam, że ja się chcę u niej uczyć. To ona, ja ciebie uczyć nie będę, bo ona była królowa cyganów. Ja uczyć ciebie nie będę, ale ja ci dam młodego człowieka, który ci pokaże kroki. I dała mi takiego młodego człowieka, który był genialny w ogóle, jak mi pokazywał, jak on tańczył. I ja się tych kroków uczyłam, które były strasznie trudne. Ale pewnego razu on tańczy, ale już nie wytrzymał. Otworzył ten namiot i frunął, ale dosłownie frunął. Frunął zupełnie w tym tańcu cygańskim. I ja się tak zachwyciłam, że myślałam sobie, ja to będę tańczyć. I w tym programie była Madonna. I ona tańczyła, ja pamiętam muzykę, którą ona tańczyła. Bo trzeba było zatańczyć taniec właśnie taki do muzyki. I jeden charakterystyczny, to ja tańczyłam cygański. I jeden komiczny. Ja byłam urodzona socjalistka. To ja tańczyłam, to było, to szło stąd. Nata była wrażliwa na nieszczęścia ludzkie i one dawały jej natchnienie do tworzenia nowych, ekspresyjnych prac. Wielką kolejną inspiracją Naty do tworzenia tańca był niewidomy sprzedawca grzebieni. To był ślepy, który sprzedawał grzebienie na Nowym Świecie. Ja stałam koło niego, nie tak blisko, ale stałam. I patrzyłam, jak on się zmienia, jakie mu się twarz zmienia. To było, ja sobie nie zdawałam sprawy, że to jest nadzwyczajne u takiej smarkaty. Sukcesy w tańcu ekspresyjnym nie trwały jednak długo, bo wkrótce wybuchła kolejna wojna. Walka o przetrwanie toczyła się każdego dnia w domu, na uboczu, w Otrembusach, gdzie ukrywała się rodzina Lerskich. Szczęściem w nieszczęściu był pusty pokój z pianinem, w którym Nata wraz z mamą Sonią układały niezliczone tańce. Tych 5 długich lat samotnej pracy twórczej wydały nieoczekiwane żniwo niepowtarzalnego wprost doświadczenia. Stał dom, już zaczęli budować chłopi, ale nie skończyli, dlatego że wybuchła wojna. Ale pierwsze piętro było już, tylko drugie i to, co do tego nie było, to były już same deski. I myśmy tam znaleźli pomieszczenie, ja z mamą i z ojcem. I tam żeśmy przesiedzieli 5 lat. Więc ja 5 lat byłam zamknięta pokoju, bo nie wychodziłam, bałam się. I tam był pokój, a skąd to pianino się wzięło, to mnie zabił. Mama nie pamiętała, bo mama była w ogóle frufru. Nie pamiętała, a ja już się nie starałam. Ona grała wszystkie utwory. Trochę czasami zmieniała. I ojciec mi zrobił taki drążek, wiecie, jak są w balecie. To mi zrobili taki drążek, chłopi na wsi, bo widzieli, że ja tańczę. I dali mi taki drążek i ja na tym drążku robiłam te ćwiczenia. Wymyślałam sobie. Dużo wymyśliłam. I wtedy narodził się choreograf. Ona wtedy zdobywała szlify choreografa. I kiedy po wojnie przyjechała do Łodzi, tańczyła partyzantkę. Która była partyzantką. Rosyjska dziewczyna.
która opowiadali o niej cuda, wiesz, ja to wszystko słyszałam. I mnie się to strasznie podobało. Ja marzyłam, żebym ja mogła być taką dziewczyną. To ja się zrobiłam sobie ten taniec. Ten taniec nie był taki dobry, wiesz, bo to jest tak trudno zatańczyć taką rzecz. Tylko pamiętam, że jeden pan do mnie podszedł i powiedział, ty wiesz, mała, że ty jesteś bardzo zdolna. Podchodzili do mnie ludzie. No i powiedziała Chojnacka, przewodnicząca komisji, aktorka, że partyzantka radziecka nie może umrzeć. Że jeżeli Nata nie zmieni zakończenia, a to były weryfikacje do dostania zgody na występy. No i Nata nie chciała tego zmienić, ale wymyśliła sobie, że pod koniec wyjmowała czerwoną szmatkę i pomachała. I już wtedy mogła umrzeć. Bo to czerwona chusteczka dała, że to umiera bohaterka. Mama moja grała na fortepianie. I taki kawałek z Chopina. Zmieniała tą muzykę i ja ją tańczyłam. I mama mówi, to co ty robisz? Wczoraj lepiej umarłaś jak dzisiaj. I to później się stało przysłowie. Wszyscy mówili, lepiej umarłaś wczoraj jak dzisiaj. Nata pisze w swojej książce. Walczyłam bohatersko. Wyładowałam chęć zemsty za upodlenie i nieustanny strach. W pewnym momencie bohaterka zostaje ranna. Żołnierska czapka spada mi z głowy, a spod niej wypada burza długich czarnych włosów, co znaczyło Żydówka. Etiuda została ocenzurowana, a cenzorka Jadwiga Chojnacka powiedziała do Naty: jeżeli chcesz nadal występować, to znajdź sobie taki taniec, który bardziej pasuje do twojej karnacji. I Nata znalazła. Tańce hiszpańskie. Zabiera Natę do Paryża, gdzie szkołę prowadzi Maria del Villar. Słynna tancerka jest zachwycona talentem młodej dziewczyny i oferuje jej naukę w swojej szkole nieodpłatnie. I Nata zaczyna uczyć się tańca hiszpańskiego. Przez cały rok chodzi do szkoły na kilka godzin dziennie i ćwiczy nocami. Poszłam, pamiętam, na pierwszą lekcję nie umiałam nic zrobić. Ale po paru lekcjach już zaczęłam stukać i pukać. Bo byłam tak zachwycona tym rytmem i tą figurą i tym tańcem, który był jednocześnie bardzo zmysłowy, ale do tego był bardzo, bardzo ludowy. To było połączenie takie. No i chodziłam do niej przez cały rok i ćwiczyłam jak opętana. Ja jeździłam codziennie metrem do metra Javel, bo to było metro Javel. I przy tym metrze ona miała swoje mieszkanie i tam ja się uczyłam. Więc ona uznała, że jestem jej najlepsza uczennica. No, nie było takiej drugiej wariatki. I na zakończenie tego występu, tego
roku ona zrobiła występ u siebie w swoim salonie. To był wielki salon, dwa razy tak jak ten. I tam ona odbywały się koncerty hiszpańskie. Nic nie płaciła, dlatego że ona nie chciała pieniędzy, bo ona widziała, jaka jest sytuacja nasza z Polski. Nie brała pieniędzy i codziennie dawała mi lekcje. Ciotka mi przysłała pieniądze i zrobiliśmy kostiumy u najlepszego krawca. Zrobiły się kostiumy do tańca hiszpańskiego, te farbany, czerwona suknia, białe grochy była. Jeden kostium, drugi kostium, to była korida. To było, jak to powiedzieć, no w każdym razie też hiszpański taniec, ale to jest taniec toreadorów. Ja zatańczam hiszpański taniec, potem zatańczam jotę, to jest jota, to jest skoczny taniec hiszpański. Był fortepian, bo mama grała albenica. Muzykę i ja tańczyłam na tym występie. Ale na tym występie ja tańczyłam taniec hiszpański, tango i flamenco. I był mój przyszły mąż. I tak się zachowił, że się oświadczył. I wszyscy byli pewni, że ja jestem Hiszpanką. Dopiero ja się przedstawiłam, że ja jestem Polką. No i był tak zwany sukces. Myśleliby, że Polka tańczy w ten sposób. Ja byłam tak zwana charakterystyczna tancerka. Maria del Villar to był mój profesor. No Carmen Amaya to był w ogóle, wiesz, objawienie. Później Argentyna była taka. To ja się u niej nie uczyłam, tylko ją widziałam. No już to były trzy znane tancerki hiszpańskie. Bo to było bardzo modne wtedy. Taniec hiszpański był bardzo modny. Dosyć dobrze grałam na kastanietach, ale wszystkich denerwowałam, bo to jest stały stuk, ale dosyć dobrze grałam. Ja mogłam godzinami ćwiczyć, godzinami. Nawet ja ci mówiłam w meczu, jak siadałam na tym stoliku, przy tym stoliku, to zaczęłam zawsze. Ludzie patrzyli na mnie, a ja zrobiłam hiszpańskie tańce. Kiedy lepiej już być nie może,
Nata decyduje, że wyjeżdża do Warszawy. Chce pokazać koleżankom swoje nowe tańce. I wyjeżdża. I już nie wraca. Przez 20 lat nie dostaje paszportu. Zostawia Paryż i pierwszą miłość. Przyjechałam do Polski, do Polski z Francji i pokazałam tańce takiemu profesorowi, Łucikowski się nazywał, z opery. Pokazałam mu te tańce i on był zachwycony, bo to on tańczył hiszpańskie tańce. Ja przed nim zatańczyłam. I przyszło Mazowsze na ten występ. I Łucikowski mówi, no, dobrze się nauczyłaś. A ja mówię, profesorze, ale ja jeszcze inne umiem tańce. To mówi, to ty mi pokażesz przy okazji. Nata Lerska, zapamiętajcie to imię i nazwisko. To jedna z głównych postaci w historii tańca w Polsce w XX wieku. Mówię w XX wieku. Ja ją wtedy poznałam, proszę Państwa. Byłam małą dziewczynką, choć wiem, że trudno w to uwierzyć. I mama zaprowadziła mnie na spektakl. Spektakl taneczny. Tańczyła Nata Lerska. To było w Warszawie, w gmachu Imki, przy Placu Trzech Krzyży. I do dziś to pamiętam. Byłam jeszcze w krótkiej, granatowej, plisowanej spódniczce, w której chodziłam codziennie do szkoły, bo wtedy obowiązywały mundurki. Miałam patentowe pończoszki. I tymi pończoszkami, znaczy tymi nóżkami obleczonymi w te pończoszki, pobiegłam z mamą na ten spektakl. Kurtyna się otwiera. Jedynym elementem dekoracji jest wielki bęben. Na bębnie stoi tyłem piękna sylwetka kobieca, kruczoczarne włosy, suknia czerwona w białe grochy, długa do ziemi, z ciągnącym się trenem. Nie wiedziałam jeszcze wtedy, że w takich sukniach właśnie tańczy się tańce hiszpańskie. I Nata zaczęła. Zaczęła od lekkiego grania na kastanietach, które później doprowadziła do euforycznej kulminacji. Odwróciła się i tańczyła. Zachwyciła mnie tak, że następnego dnia powiedziałam, że mama, musimy zapisać do szkoły baletowej. No i przetańczyłam całe życie. To wszystko przez tą Natę. Więc to było pierwsze wrażenie, piorunujące. Później minęły jakieś tam lata, skończyłam tą szkołę, zaczęłam tańczyć w Teatrze Wielkim jako łabędź, ale nie miałam duszy łabędzia. Później tańczyłam tańce jazzowe, które jakoś sama improwizowałam, wymyślałam, tańczyłam tańce współczesne, a Nata ciągle tańce hiszpańskie. Wspaniale to robiła, była nie tylko najlepszą, ale jedyną tancerką takich tańców hiszpańskich w Polsce. Jak się później już poznałyśmy, opowiedziała mi, że nauczyła się tych tańców od najlepszych profesorów i najlepszych wykonawczyń tańców hiszpańskich w Paryżu, gdzie przed wojną, którą? Drugą? Pierwszą? Japońską? Jeździła, żeby poznać tajniki tańców hiszpańskich. Minęły lata. Moje tańce nie bardzo się podobały ekipie rządzącej, więc zostałam wysłana do Paryża. No ale nie żałuję, wręcz przeciwnie, jak mnie teraz pytają, czy żałuję, że wyjechałam do Paryża. Mówię, żałuję. Żałuję, że tak późno, bo gdybym wyjechała 10 lat wcześniej, to bym tu mogła zrobić większą karierę, a nie tam. Ale niczego w życiu nie żałuję, a już najmniej żałuję spotkania z nami. Z Natą spotykałyśmy się oczywiście kilkanaście, a może i kilkadziesiąt razy w ciągu kilku lat w Warszawie, dopóki obie nie wybrałyśmy, oczywiście niezależnie, miejsca stałego zamieszkania, jakim jest Paryż. No, spotykałyśmy się przy okazji wspólnych występów. To znaczy rodzaj składanki, Jurek Połomski śpiewa, Nata tańczy tańce hiszpańskie, Irenka Kwiatkowska mówi swój monolog, później Bilicka rozśmiesza publiczność, później ja z moim partnerem Wilkiem tańczymy jakieś pseudonowoczesne kawałki. I takich spotkań było wiele. Mówiło się na to niestety chałtury,
Mówię się, mam chałturę w sali kongresowej, mam chałturę w tam jakimś teatrze, mam chałturę w Przemyślu, w Kaczej Dupie, tam i owa. Przyjechałam do Paryża i znowu prowadziłam ten rodzaj działalności, angażowano mi na występy, a tu, a tu, tam, o toż mam. Ale o dziwo, to nie nazywało się chałtura, to się nazywało koncert. Czyli było nobilitowane. I dlaczego w Polsce się mówiło na to chałtury? To było tak pejoratywne i tak deprecjonujące. No ale tak było, spotkałyśmy się na chałturach. Nata bardzo kochała matkę z wzajemnością, to był ścisły związek. Sonia zawsze akompaniowała jej w jej szkole baletowej do lekcji tańca. I Nata najpierw tłumaczyła, pokazywała dzieciom, później mówiła, mamusiu, graj! I Sonia grała. Wszystkie dzieci francuskie z całej dzielnicy krzyczały, mamusia, graj! Bo im się to podobało. I mamusia grała, grała i grała, grała i grała, grała przez długie lata, a Nata miała właśnie tą swoją szkołę. Więc w ten sposób Nata nauczyła mnie wszystkiego w życiu. Uporu, miłości zawodu, wytrwałości, a nawet gotowania. Te kolejne 20 lat w Warszawie to nieustające pasmo koncertów, występów i wielkich sukcesów. Nata poznaje Juliana Stadlera, piosenkarza i aktora, obdarzonego niezwykłym głosem artystę, kojarzonego głównie z piosenką W Jokoniku. Łączy ich miłość do muzyki oraz do siebie nawzajem. Od tego czasu występują po całej Polsce razem, wyjeżdżają także z występami za granicę. Julian prowadzi modną kawiarnię pod gwiazdami, natomiast Nata z mamą Sonią prowadzą szkołę tańca na Foksal, gdzie czasami także i Julian zasiada za fortepianem. Szkoła daje występy, a Nata tworzy to kolejne recitale z nowymi wciąż muzykami. Kawiarnia pod gwiazdami, która mieściła się na rogu Marszałkowskiej i Chorzej. Prowadził ją Julek Stadler. Zresztą po śmierci Julka, kiedy przejął Bogdan Niewinowski, a później Bielicka, przychodziło się pod gwiazdy. Julek kładł na ramieniu rękę. No jak się czujesz? Co słychać? I tego mi brakowało. Poza tym, myśmy co sobotę z Natą spotykali się, chyba że ona była na występach, albo że Julek był przez miesiąc w Paryżu. Ale tak kiedyś dzwoni do mnie, słuchaj, jak się czujesz? Ja jestem potwornie zmęczony. Nata mówi, wiesz, ja też na noc spadam. No to co? Cisza, cisza, cisza. To co, o siódmej? O siódmej. I o siódmej byliśmy pod gwiazdami. Nie można było nie pójść. Ale z kolei pod gwiazdami było tak, że najpierw przychodzili wszyscy. I pamiętam, że któryś tam wieczór siedzimy, są występy i przy sąsiednim stoliku cały czas gadają. I ja mówię do Julka, słuchaj, ja zaraz podejdę i zwrócę uwagę. On mówi, spokojnie, ja to załatwię. Ja tu jestem gospodarzem. Podszedł i mówił, ponieważ państwu na pewno występy przeszkadzają, proponuję zmiany lokalu, rachunek już jest zapłacony. Thank you.
Nata przywozi z Paryża nie tylko tańce hiszpańskie, ale również Charlestona i Twista. I wkrótce Charlestona w Warszawie tańczą wszyscy znajomi, nieznajomi, a nawet co bardziej znane gwiazdy warszawskich scen. Minata wróciła z Paryża, telefonuje do mnie, mówi: słuchaj, dzisiaj pokażemy Twista pod gwiazdami. Ja wiem, co, jak? Ja nie mam zielonego pojęcia, jak to się tańczy. Przyjdziesz godzinę wcześniej do mnie i zrobimy. Ja mówię, pod warunkiem, że pójdzie Charleston, bo ja Twista będę koszmarnie robił, więc muszę się zrehabilitować. I pierwszy w Warszawie, nie wiem czy nie w Polsce, Twist, to właśnie pierwszy pokaz odbył się pod gwiazdami. Nata przywiozła z Paryża, tak? Tak, prosto z Paryża, dokładnie. Dzień przedtem przyjechała, następnego dnia żeśmy lansowali. Warszawska przygoda kończy się wraz ze śmiercią Juliana w 1964 roku. I Nata jedzie do Paryża, gdzie spotyka Kubę, swoją pierwszą paryską miłość. Kuba zadaje trzy pytania. Czy chcesz za mnie wyjść? Czy chcesz mieszkać w Paryżu? I czy chcesz mieć szkołę tańca? I Nata odpowiada trzy razy tak i wpada w wir barwnego paryskiego życia. W tej ulicy na Montmartre, w jednym z najpiękniejszych miejsc w Paryżu, Nata zamieszkała w 1967-68 roku, kiedy zdecydowała się osiedlić w Paryżu. Niestety nie przypomina sobie, pod którym adresem, no ale sama uliczka jest piękna, więc warto ją zobaczyć. Jesteśmy teraz w samym centrum Paryża, na wielkich bulwarach. Jesteśmy przed teatrem Porte de Saint-Martin. Nata ze swoją szkołą w latach 70. miała tutaj swoje spektakle. W miejscu bardzo znanym, bardzo cenionym zresztą. Istotnie było to dobre obramowanie dla jej szkoły, która była również na bardzo wysokim poziomie. Wczoraj śladami Naty przeszliśmy się z Montmartre do Teatru Saint-Martin. Dzisiaj jesteśmy na Placu Opery, do którego Nata bardzo lubiła chodzić i chodziła tak często, jak tylko mogła. Oglądała
doskonałe spektakle baletowe w najlepszym światowym wykonaniu, co sprawia, jak każdemu, a szczególnie artystom, to sprawia kolosalną przyjemność i radość, ale myślę, że również mogło być źródłem inspiracji. Jesteśmy na bulwarze Montparnasse przy restauracji La Coupole, jednej z najlepszych, najsłynniejszych restauracji w Paryżu. Nata bardzo lubiła tu przychodzić z mężem i przyjaciółmi. Restauracja ta powstała w latach 20., ponieważ na Montparnasse były atelier wielu malarzy. W związku z tym przychodzili tutaj cały świat artystyczny. Przychodził Chagall, przychodził Picasso, przychodzili również literaci, przychodziła Elsa Triolet, Aragon i inni. Miejsce spotkań wszystkich artystów tych czasów. No a dzisiaj Nata również, jakże ona mogłaby się nie znaleźć tutaj. No, spróbujmy przejść na drugą stronę, do restauracji, w której jeszcze kilka lat temu Nata bywała bardzo regularnie. Właśnie, udało nam się przejść na drugą stronę, bo w La Coupole jest kompletnie pusto, nie ma nikogo, no ale jest godzina 11 rano, więc nic dziwnego. Jesteśmy w restauracji kawiarni Select, do restauracji tej Nata jeszcze kilka lat temu przychodziła w każdą niedzielę. Spotykała się tutaj ze swoimi przyjaciółkami, między innymi z Lidią, z Heleną i tam w sali w głębi miały zawsze zarezerwowany stolik. A po obiedzie szły do kina, które jest tuż obok. I tak regularnie przez cały rok przychodziła tutaj. W budynku była szkoła Naty. Nata nie miała do niej daleko. Mieszka na końcu tego budynku, a z drugiej strony, w tamtym domu, mieszkała jej mama Sonia, która akompaniowała, która była pianistką. Pianistką po konserwatorium z Sankt Petersburga, gdzie Sonia akompaniowała do wszystkich lekcji Naty. Szkoła Naty miała doskonałą reputację w dzielnicy. Nata miała bardzo dużo uczniów i to, co robiła, jej sposób nauczania był szalenie interesujący. Pracując z amatorami, taniec klasyczny nie zawsze jest dla dzieci bardzo interesujący, tym bardziej początki tańca klasycznego, które są dosyć statyczne. Nata uczyła dzieci troszkę podstaw klasyki, troszkę modern, troszkę jazzu, troszkę tańców polskich ludowych. Znakomicie tańczyły oberka. Tańców charakterystycznych, jak rosyjski, czy też tańce hiszpańskie. Nata miała to naprawdę w małym palcu. Studiowała wszystkie kierunki tańca bardzo intensywnie, szalenie się tym interesowała. Cała metodyka tańca była jej jakby konikiem. Nata angażowała również nowo przybyłych z Polski, tak jak nas uczył u niej mój mąż Felix, uczyłam ja również, uczyła Krystyna Mazurówna, Helena Strzelbicka. I dzieci Naty potrafiły ruszać się w przestrzeni, potrafiły naprawdę tańczyć. Do dnia dzisiejszego Nata jest znana w dzielnicy jako ta, która uczyła te dzieci, które tutaj mieszkały. I do dnia dzisiejszego ludzie, których spotyka na ulicy, kłaniają jej się
I myślę, że sprawia jej to nadal kolosalną radość, bo wie, że zrobiła coś. Nauczyła dzieci nie tylko tańca, ale również i muzyki. I nauczyła również innego spojrzenia na życie. A taniec jako dyscyplina, taniec daje dyscyplinę na całe życie, co jest szalenie istotne. Sama wymyśliła metodę. Sama wymyśliła metodę. No tak, bo ja te lekcje dopasowywałam do uczennic. No właściwie dążyłam do tego samego, co wszyscy. Tylko zależy, jak się pokazuje i zależy właściwie, jak się pokazuje i to ćwiczenie, jaki ma sens. Ono musi na przykład poprzedzać ćwiczenie następne. Ja stworzyłam tą polską szkołę właściwie, bo nikt w Polsce tańczyć ludowych tańców nie umiał. To były zapomniane tańce. Ale polonez, coś jeszcze, walca. Bardzo trudno nauczyć walca na przykład. Krok walca. Trzeba go bardzo dobrze rozebrać, ten krok. Gdzie jest to raz i gdzie jest to trzy i gdzie jest to... I potem nabrałam techniki nauczania. Na początku też nie wiedziałam, co z tymi dziećmi zrobić. A pierwsza lekcja... Przyjechałam, dałem pierwszą lekcję. Jest jedna dziewczynka na lekcji. A ja nic, ja robię tą lekcję, wiesz. No i później, ale tańczę, robię szpagat, robię to, robię tamto. Wszystko, żeby się spodobać tej jednej, bo to będzie więcej potem. No i zrobiłam ten szpagat, już zrobiłam. I robię, zatańczyłam to. I później ona idzie do mamy i ta mama mi opowiada, jak ona przyszła z lekcji, ta dziewczynka, jak to było. Ja mówię, niech mi pani opowie, jak to było. Ona mówi, wie pani, to tak, ona przyszła, to ja się pytam, no jak się nauczyła, co się nauczał pani Lerskiej, wiesz, bo ludzie sobie nie zdają sprawy. To ona mówi, nauczyłam się, na coś tańczyła. Ona mówi, ja nie tańczyłam, pani Lerska tańczyła. Ale ta dziewczynka przyszła. Trzeci, czwarty, parę lat chodziły. Ja miałam dużo. Był moment, że ja miałam 100 uczennic, sobie wyobrażasz? Nata Lerska to polska pionierka tańca modern z wyjątkowym i niepowtarzalnym doświadczeniem w tańcu ekspresyjnym. Już jako nastolatka uczyła się w Instytucie Jacques'a Dalcroza prowadzonym przez Janinę Mieczyńską w Warszawie. Tam brała udział w lekcjach Ruth Sorel i Georga Grogę, którzy byli jej ulubionymi profesorami. Miała także możliwość brania udziału w lekcjach według metody Izadory Duncan. W szkole często próby miała Pola Nireńska. Po koncercie w Brukseli podszedł do niej Serge Liffard, który wróżył jej ogromną karierę w tańcu ekspresyjnym. Pojechała więc
do Mary Wigman na szkołę letnią. Po wojnie już dostała stypendium do szkoły Gret Paluki. Ale to było zaraz po wojnie. Dostałam stypendium i miałam jechać do Paluki na 2 tygodnie. I wsiadłam w pociąg i pojechałam. Przyjechałam na ten dworzec i na dworcu stali niemieccy żołnierze. Bo też chyba koniec wojny, wiesz, jeszcze nie było końca wojny kompletnie, ale już był rozejm, już było wszystko inaczej. Jak ja zobaczyłam tych niemieckich żołnierzy, to dostałam takiego, tak zaczęłam wymiotować. I nie wiedziałam dlaczego. Dopiero po wielu, wielu latach ja sobie pomyślałam, to było przecież dlatego. Tylko człowiek sobie nie zdawał sprawy. Sama pomyślałam do tego, co robiłam, ale teraz, jak ja myślę, to był okres bardzo dziwny, bo to był okres, kiedy ja tańczyłam, ale ja sobie nie zdawałam sprawy z tego, jak ja tańczę i co ja robię. Ja sobie nie zdawałam sprawy. Ja tak jakbym musiała przez pewien czas tańczyć i potem odłożyłam. Miałam zawsze muzykę w głowie. To było tak straszne czasami, że ja nie mogłam się tego pozbyć. Że na przykład umarł ojciec i był pogrzeb, ja mam muzykę w głowie. Wychodzę na scenę, ja mam muzykę w głowie. Muzykę miałam stale, nawet piosenki różne. To było, powiedzmy, układałam coś do muzyki Mozarta. To ta muzyka była w głowie cały czas. A teraz przeszło. Nata Lerska to pierwsza polska tańcerka tańca modern, która została ocenzurowana. Podobnie jak inne tancerki tańca ekspresyjnego w Polsce, miała do wyboru zmienić technikę albo emigrować. Zmuszona koniecznością życiową, Nata Lerska nauczyła się wszystkich możliwych kroków, wszystkich możliwych tańców. Ale miłość do tańca ekspresyjnego pozostała.